Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Między Wierszami. Jest to projekt literacki, którego bohaterkami są pisarki z polskiej literatury. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest Marii Konopnickiej i Elizie Orzeszkowej. Spotkanie pod tytułem Poza kostiumem narodowej pisarki Maria Konopnicka i Eliza Orzeszkowa. O dwóch koleżankach z szkolnej ławy, o relacjach rodzinnych, czasem o stosunkach damsko-męskich opowiedzą nam dzisiaj nasi goście, dwie panie, które do nas przyjechały, pani Iwona Wiśniewska i pani Lena Manion. Witam wszystkich, witam panie bardzo serdecznie. I może tak... Tytułem jeszcze wstępu przedstawię pokrótce naszych gości. Pani Lena Manion, doktor habilitowana, literaturoznawczyni, specjalistka od literatury kobiecej i transferów kulturowych w Europie Środkowej. Pracuje w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Oldenburgu w Niemczech. Najbliższy rok akademicki spędzi jako profesor wizytujący na paryskiej Sorbonie. Autorka m.in. dwóch monografii: Maria Konopnicka, Lustra i Symptomy i Emisariusze Freuda, transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed II wojną światową. Wydała listy Marii Konopnickiej do synów i córek, a obecnie pisze książkę na temat środkowoeuropejskich modernistek. I pani Iwona Wiśniewska, doktor habilitowana, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, gdzie opiekuje się zbiorami Elizy Orzeszkowej. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół literatury XIX wieku, biografistyki i edytorstwa. Jest autorką Kalendarium Życia i Twórczości Elizy Orzeszkowej. Obecnie uczestniczy w projekcie badawczym, który ma na celu przygotowanie nowoczesnej cyfrowej edycji krytycznej dzieł zebranych oraz kontynuację serii listów zebranych autorki nad Niemnem. Dziś rozmawiamy o Konopnickiej i Elizie Orzeszkowej, choć takim wiodącym motywem jest dla nas Maria Konopnicka. Zanim oddam głos paniom, może tak nawiążę do naszej idei cyklu Między Wierszami, gdzie odkrywamy właśnie to, co jest między wierszami, to, co zakryte, to, co trzeba rozświetlić, właśnie gdzieś wydobyć na światło dzienne. I dzisiaj nasze pisarki Konopnicka i Eliza Orzeszkowa zostaną poddane tym próbom. I tak może tytułem nawiązania czy podsumowania właściwie tego, co powiedziałam przed chwilą, mały cytat z książki pani Leny Manion, którą dzisiaj też mamy i możemy zaprezentować. Książka Lustra i Symptomy, Maria Konopnicka. Książka jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej i bardzo, bardzo polecam lekturę. A teraz cytat z niej. Zjawiska ukrywane, uchodzące za niezrozumiałe i marginalne, mają głęboki sens i to w nich należy szukać klucza do interpretacji osobowości. I może tym cytatem rozpoczniemy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Tak, moja książka, jak być może domyślili się Państwo po tym cytacie, była zainspirowana techniką psychoanalityczną, takim przeświadczeniem obecnym w filozofii od Zygmunta Freuda, że mówimy więcej niż chcemy powiedzieć i że pod każdym naszym nawet drobnym zachowaniem, Freud nazywał to patologią życia codziennego, kryje się jakiś głęboki sens i mojej pracy nad Konopnicką patronowało takie przekonanie, że to, co na powierzchni, ten pomnik, jaki zbudowano Konopnickiej już za jej życia, a zwłaszcza po jej śmierci, w jaki sposób ona została włączona do kanonu polskiej literatury i jest po dziś dzień świętowana jako, jak z tytułu naszego spotkania, pisarka czy wręcz wieszczka narodowa, to nie wszystko, że prawda o tej kobiecie kryje się
zupełnie gdzie indziej, właśnie w tych aspektach jej biografii, ale także jej twórczości, które zostały zmarginalizowane, bo po prostu nie pasowały do tego pomnika, do tej oficjalnej roli, jaką przyszło Konopnickiej wypełniać. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj trochę o tym opowiedzieć. Ja chciałam jeszcze tylko nadmienić, że bo rozmawiamy teraz o Marii Konopnickiej i ona rzeczywiście jest dla nas takim wiodącym motywem, ale jest właśnie jeszcze Eliza Orzeszkowa, która w życiu Marii Konopnickiej no, spełniła bardzo dużą rolę. Bym nawet powiedziała, że była to taka bajka troszeczkę jak o Kopciuszku i o wróżce. I myślę, że ten motyw gdzieś też się pojawi tutaj w tej naszej opowieści. Także zapraszam do rozmowy i możemy rozpocząć naszą rozmowę. Czy była taką wróżką? To profesor Budrewicz, prawda, w taki sposób za pomocą baśni o Kopciuszku interpretował debiut Konopnickiej. Rzeczywiście coś jest w tym baśniowego. W samym debiucie Konopnickiej jest taka bardzo, nawet dzisiaj bardzo wzmacniająca emancypacyjna myśl. Konopnicka zadebiutowała, zaczęła stawać się tą Konopnicką, jaką państwo znają, mając prawie 40 lat. Była od wielu lat mężatką, miała szóstkę żyjących dzieci, a w sumie urodziła 10, mieszkała na wsi, po czym w przeciągu bardzo krótkiego czasu nie dość, że zdecydowała się opuścić męża, przeprowadzić do Warszawy i zacząć utrzymywać się z pisania poezji. Myślę, że nawet dzisiaj nie byłoby to bardzo łatwe, a w wieku XIX dla kobiety było szczególnie trudne i co więcej, jej się to udało. Udało jej się osiągnąć ten status, o którym dzisiaj wszyscy wiemy, że miała. Brzmi to jak baśń i w takich kategoriach baśni było interpretowane i z pewnością Orzeszkowa odegrała tutaj ogromną rolę. Iwono. Tak, ona znała Marię Konopnicką z pensji Panien Sakramentek. Chodziły razem na pensję, kolegowały przez rok 1856-57 i Maria razem z siostrą Wandą przyjechały do Warszawy na pensję. Orzeszkowa tam się uczyła 5 lat. I zapamiętały się, polubiły się bardzo, także je zapamiętano jako no, wybitnie zdolne dziewczyny. Ja mam tego świadectwa w postaci listów, które później przychodziły do Elizy Orzeszkowej od jej koleżanek z pensji. No i potem kontakt się urwał, one się rozjechały. Każda w swoją stronę, każda wyszła za mąż. Orzeszkowa też wyszła za mąż chyba nawet wcześniej niż Maria, bo miała 16 lat, tak. Została wydana właściwie za mąż, bez miłości. Małżeństwo się nie udało, był rozwód konsystorski, były różne nieprzyjemne historie z tym związane, no ale pomijając ten... Na razie, pomijając te życiowe zawirowania, w 1879 roku Orzeszkowa była już panią kupcową, ponieważ założyła w Wilnie księgarnię nakładową. Bardzo mocno rozglądała się za no, nowymi, świeżymi, interesującymi nazwiskami, które można by wydawać, prawda? Bo ona też rolę takiego menadżera pełniła, chciała, aby na tych terenach Kresów Północno-Wschodnich zakwitł polski ruch wydawniczy. I zobaczyła w prasie właśnie bardzo interesujące wiersze i napisała do redaktora, któż to jest ta pani czy panna, tak jak to napisała w liście Maria Konopnicka. No i przyszedł list i okazało się, że dziewczyny obie robią to samo, to znaczy Orzeszkowa już była znaną pisarką, bo proszę państwa, ona już była autorką Marty, ona była już autorką Meira Ezofowicza, była osobą
która pojawiała się na pierwszych stronach gazet i była rozpoznawalna jako nowelistka i powieściopisarka. Natomiast Maria jeszcze nie. I wtedy Orzeszkowa zaproponowała współpracę. Zaproponowała Konopnickiej współpracę właśnie w tym wileńskim wydawnictwie nakładowym. I tam opublikowała Maria Konopnicka coś, co no, wywołało, miała przez to kłopoty, powiem tak, bo to były fragmenty dramatyczne. Tak, może ty coś o tym powiesz. Tak, tak. To nie jest jej pierwszy utwór literacki oczywiście, ale to jest pierwsza książka, którą opublikowała po serii poezji, które zostały bardzo docenione, zwłaszcza przez konserwatywną prasę, gdyż wpisywały się, czy zostały wpisane przez interpretatorów no w taki dosyć tradycyjny wizerunek kobiety poetki. Zresztą wszystkim się wydawało, że Maria Konopnicka to jest jakaś młodziutka panna, dlatego też pewnie Orzeszkowa myślała, że chodzi o jakąś pannę w takim wizerunku panienki, właśnie debiutującej poetki, tę prawie 40-letnią i będącą wówczas w jego wieku kobietę zatrzasnął Henryk Sienkiewicz, który właśnie napisał w jednym ze swoich felietonów. Sienkiewicz jeszcze nie był autorem trylogii, ale już był bardzo poczytnym reporterem, nadsyłał ze swojej podróży do Ameryki listy do Gazety Polskiej i wchodząc w taką pozę nostalgii za ojczyzną, opisał swoje wrażenia z lektury przygrywki jednego z wierszy Konopnickiej, który nie był jej debiutem również, nie był jej pierwszym opublikowanym utworem, ale po dziś dzień mówi się o nim jako o jej debiucie, gdyż dopiero wówczas zwrócono na nią uwagę. Po tym, jak Sienkiewicz się zachwycił, powiedział, że doszedł do niego z kraju ten przepiękny wiersz właśnie jakiejś panny Konopnickiej. Wszyscy sobie wyobrażali, że to jakaś prześliczna, prawda, młodziutka, uduchowiona dziewczyna i bardzo chętnie zamknięto by ją w tej roli. Natomiast fragmenty dramatyczne nawet myślę dzisiaj mogłyby wzbudzić skandal, a może zwłaszcza dzisiaj, gdyż to były takie pozytywistyczne z ducha scenki dramatyczne poświęcone napięciom na linii nauka a Kościół. Tak? Poświęcone takim postaciom, które chociaż były powodowane najszczytniejszymi pobudkami i chodziło im o popchnięcie cywilizacji ludzkiej i myśli i nauki do przodu, były w różny sposób sekowane, dyskryminowane ze strony przedstawicieli Kościoła. A może dodajmy jeszcze tylko, że Konopnicka była osobą głęboko religijną. No, ona była, znaczy była wychowywana tak, w takim duchu i właściwie no, chodziło tutaj o krytykę Kościoła jako instytucji. Tak, zawahałam się, czy Konopnicka była osobą głęboko wierzącą, bo ona wierzyła na własny sposób, uważała, była w tym bardzo bliska takiemu nurtowi, który nazywamy modernizmem katolickim, który narodził się pod koniec XIX wieku i początkowo był traktowany jako herezja. Nawet przez długi czas księża musieli przysięgać, składać taką przysięgę, że nie są modernistami katolickimi, podczas gdy praktycznie wszystkie osiągnięcia modernizmu katolickiego zostały włączone później w decyzję Soboru Watykańskiego II, więc dzisiaj nam się już nie wydają wcale radykalne. W każdym razie to był taki nurt kładący duży nacisk na osobisty kontakt z transcendencją. Tak? Kontakt, który się odbywa bez instytucji, bez pośrednictwa księdza, sakramentów, który nakłania do indywidualnego studiowania Biblii. Konopnicka rzeczywiście miała niesłychanie prywatny wręcz stosunek do tych spraw, zwłaszcza myślę o postaci Maryi, która pojawia się w wielu jej utworach jako taka właśnie, kobieca twarz Boga, prawda, z którą Konopnickiej jako kobiecie łatwiej jest nawiązać kontakt. Ale to rozumiem dłuższa dygresja, gdyż to, o co pani
ten wątek, który się przed chwilą pojawił, właśnie fragmentów dramatycznych, jest nie do przecenienia, dlatego że w tym momencie oczywiście Konopnicka naraziła się prasie katolickiej, od tego zresztą momentu, dzisiaj sobie to trudno wyobrazić, prawda, kiedy widzimy kult Konopnickiej, ale w epoce była wyzywana od wieszczek poganizmu, tak, w prasie katolickiej o niej pisano i wcale konserwatystom nie było z nią po drodze. Natomiast fragmenty dramatyczne wpisywały się idealnie w program pozytywistów. Pozytywistów z ich ideałem wiedzy, racjonalizmu, nauki, postępu, cywilizacji, z ich krytyką religii i kościoła. I to jest ten moment, w którym Konopnicka przestaje być właśnie takim dziewczęciem, prawda, zjawiskiem, które można łatwo zignorować, bo takich piszących dziewcząt było bardzo dużo w XIX wieku. My rozmawiamy tutaj o wybitnych postaciach, natomiast kobiety piszą w XIX wieku bardzo dużo i tych piszących kobiet jest sporo i to nie zawsze są wybitne oczywiście, ani nawet ciekawe utwory. W większości jest to konwencjonalna twórczość. Natomiast Konopnicka zwróciła na siebie uwagę pozytywistów i wpisała się, czy jakby weszła w puste miejsce, które jakby na nią czekało. Jeżeli pamiętają Państwo ze szkoły, pozytywiści występowali przeciwko romantykom, przeciwko poezji romantycznej, przeciwko wieszczom. Ich ideałem literatury była, takim ulubionym gatunkiem była powieść. Ideałem literatury była literatura tendencyjna, która uczy czytelników, przekazuje wiedzę i jakby wychowuje nowych obywateli. Natomiast od samego początku towarzyszyło im też takie poczucie, że ta misja zmiany polskiej mentalności nie uda się bez wielkiego poety, że potrzebny jest taki Tyrteusz, potrzebny jest wieszcz, ktoś, kto będzie potrafił te tłumy porwać. I Konopnicka, moja teoria, moja interpretacja w książce jest taka, że Konopnicka weszła w tę rolę troszkę w wyniku przypadku, ale bardzo szybko się w niej odnalazła, także dlatego, że zobaczyła w tym swoją szansę. Dzisiaj byśmy powiedzieli szansę na karierę. Tak? To była taka po prostu nisza na rynku. Jak się utrzymać z pisania? Co trzeba pisać, żeby to się sprzedawało, żeby nie tylko czytelnicy kupowali książki, ale także, żeby na przykład redaktorzy pism składali zamówienia. Praca literacka to był jeden z niewielu zawodów dostępnych dla kobiet w XIX wieku. Jeżeli kobieta nie była utrzymywana przez męża i nie była też prostytutką, to mogła pracować jako nauczycielka, prawda, guwernantka, albo mogła pisać. Konopnicka zresztą sama też udzielała korepetycji przez dłuższy czas, zanim udało jej się zostać rzeczywiście zawodową literatką. Więc mam wrażenie, że fragmenty dramatyczne to był ten szczęśliwy traf, i to jest ta magia, prawda, związana też z postacią Orzeszkowej, że tekst napisany przez Konopnicką trafił w te potrzeby czasu, została przez najważniejszych pozytywistycznych krytyków od razu zawłaszczona jako wieszczka pozytywizmu właśnie, jako ten głos pokolenia, no i już potem poszło, tak, i potem właśnie w ten sposób, dzięki po pierwsze Sienkiewiczowi, a po drugie Orzeszkowej, stała się Konopnicką, jaką znamy. Ale to właśnie, no, Orzeszkowa musiała interweniować trochę mocno tutaj, tak, żeby po prostu Konopnicką jakby publicznie wynieść jednak z powrotem, bo kiedy doszło do takiego, nie powiem, linczu literackiego, to właśnie Eliza Orzeszkowa podjęła się tutaj lansowania dalej Orzeszkowej, Konopnickiej mimo wszystko i szukała krytyków literackich, którzy będą oceniali właśnie fragmenty te dramatyczne i ona się podjęła druku tych pism, także tutaj właśnie ta rola tej wróżki, myślę, że tak, była bardzo istotna. A z drugiej strony, już nie pamiętam, który, czy to Jerzy napisał? Poprawnie, Iwono, Habemus Papam. To był
komentarz, który się pojawił po tym, jak krytyk przeczytał utwory Konopnickiej. To jest w ogóle paradoks, prawda, że pozytywiści odrzucający religię uciekają się do tego religijnego języka. No ale o co chodziło? No właśnie o to, mamy wieszczkę, mamy osobę, która pozwoli nam trafić do mas, pozwoli nam nasze ideały po prostu upowszechnić i to był właśnie ten moment. Dwa lata później ukazuje się pierwszy tomik poezji Konopnickiej. Całe lata 80. to jest w sumie dekada Konopnickiej. Konopnicka jest na ustach wszystkich, staje się bardzo szybko najlepiej zarabiającym polskim pisarzem po Sienkiewiczu, a Sienkiewicz, wiadomo, pisze bardzo popularne powieści historyczne, prawda? Więc to nie było tak łatwo dorównać, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, ale także honoraria autorskie Sienkiewiczowi, a Konopnickiej się udało z jej poezjami. Lata 80. to jest z pewnością ten moment, kiedy jednocześnie powstają oczywiście wielkie pozytywistyczne powieści. To jest też kluczowy moment w rozwoju literackim Elizy Orzeszkowej. Tak jest. No ja chcę podkreślić, że no Orzeszkowa sprowadziła Konopnicką na złą drogę, ale zupełnie przez przypadek, tak jak no, myślę, że ten przypadek jakiś niesłychanie szczęśliwy, jak Lena powiedziała przed chwileczką. No, Orzeszkowej było łatwiej, ponieważ ona była od początku antyklerykałką. Znaczy, może nie od początku, bo jeszcze jak miała 22-23 lata, to jeszcze chodziła do kościoła, bo jeszcze są świadectwa, że bywała w kościele. Potem chyba ten rozwód jej wpłynął na to, że ona straciła połowę majątku na ten rozwód konsystorski. Trwało to wiele lat, prawda? Tak, trwało to wiele lat i bardzo dużo kosztowało. I też no, wydaje mi się, że no, to zetknięcie z machiną kościelną, która miele bardzo mocno prywatne sprawy, ją jakoś odrzuciło od kościoła i ona już poszła bardzo prostą drogą pozytywistyczną. Ona stała się scjentystką właściwie już od początku. Jak Orzeszkowa debiutuje, jej debiut to jest opowiadanie w 1966 roku, ale jak zaczyna pisać pierwsze powieści, te takie powieści, w których jeszcze przetwarza swoją biografię, to jednocześnie Orzeszkowa bierze się za publicystykę i ta publicystyka to już jest publicystyka emancypacyjna, bo ona pracuje chyba dwa lata nad ogromną rozprawą poświęconą historii kobiet i temu, jak współczesna kobieta powinna żyć, jak się powinna zachowywać. I ona jak gdyby no, tą drogę też ma o tyle prostszą jako pisarka, że ona ma własne pieniądze. Nie tak jak Konopnicka, która no, rzeczywiście z tego męża zostawiła, przyjechała z gromadą dzieci. Musiała utrzymać siebie, musiała utrzymać dzieci. Ale co ważne, Konopnicka nigdy się nie rozwiodła. Konopnicka porzuciła męża, nie żyła z nim, była w separacji, natomiast nigdy nie zdecydowała się na rozwód i do czasu, kiedy Jarosław zmarł w 1905 roku, a wyjechała z majątku do Warszawy w 1976, czyli no przez cały ten okres była de facto formalnie mężatką, co w XIX wieku bardzo ograniczało jej wolność. Nie mówiąc o takich sprawach, które po dziś dzień byłyby trudne w tego typu układzie, czyli że wszystkie długi, które robił Jarosław, a był utracjuszem i nieustannie się procesował i dłużnicy, wiedząc, że Konopnicka zarabia, to do niej się udawali po zwrot długów do końca jego życia de facto. Konopnicka musiała te długi spłacać, także miała utrzymanie dzieci praktycznie wyłącznie
wyłącznie była odpowiedzialna za utrzymanie dzieci, ale również, co jest interesujące, mąż musiał jej udzielać zgody na podróże zagraniczne. Tak? Kobieta nie dysponowała w XIX wieku własnym paszportem, nie mogła w sposób swobodny podróżować. I tak już zmierzając do tematu podróży konopnickiej, bo jednym z tych elementów, które chciałybyśmy dzisiaj pokazać, prawda, które są poza stereotypem wieszczki, pisarki narodowej, w przypadku konopnickiej to jest ten okres 20 lat, kiedy ona nie mieszka na terenie Polski, tylko nieustannie podróżuje po zachodniej i północnej i południowej, przepraszam, Europie, próbując wyrwać się z tej roli wieszczki pozytywizmu, która stała się dla niej klatką, stała się więzieniem. I bardzo, bardzo frapujące jest to, że ona nigdy nie zagrzewa nigdzie dłużej miejsca, prawda? Mieszka po 3 miesiące w jednym mieście, potem się przenosi, nieustannie jest w podróży. To można interpretować oczywiście psychologicznie i próbowałam to robić i zastanawiać się nad tym, jaki ma to związek też z poszukiwaniem przez nią samej siebie, ale powód był też o wiele bardziej banalny. Gdyby została w którymkolwiek z tych miejsc powyżej 3 miesięcy, musiałaby dokonywać żmudnych formalności meldunkowych, na które musiałaby uzyskać zgodę swojego męża, który wykorzystywał te prerogatywy, prawda? To, że to w zasadzie były jedyne męskie przywileje, które mu zostały w związku, w którym to Konopnicka zdecydowanie nosiła spodnie i bardzo często utrudniał jej te formalności. Stąd też ten wyjazd z kraju, który no właśnie był często, czy po dziś dzień jest marginalizowany, traktowany jako coś, co jest właśnie no ciekawą anegdotką z życia Konopnickiej, ale wcale nie najważniejszą informacją dotyczącą jej życia i twórczości. W mojej ocenie, w mojej interpretacji jest absolutnie kluczowe do zrozumienia nie tylko jej trudnej biografii, takiego poszukiwania siebie, poszukiwania wolności poza przewidzianą w XIX wieku dla kobiety rolą żony i matki, ale także poza tą jedyną rolą, jaką XIX wiek przewiduje dla kobiet próbujących być profesjonalnymi, zawodowymi pisarkami, gdzie ta rola ograniczała i Konopnicką, i Orzeszkową, prawda? Iwona przed chwilą wspomniała, że pierwsze utwory Orzeszkowej są wszystkie bardzo osobiste. Ja bardzo zawsze polecam swoim studentkom Pana Grabę, który w szacie powieści gotyckiej de facto opowiada o traumie, jaką w XIX wieku dla kobiet było małżeństwo, noc poślubna dla kobiet, które nie były uświadamiane seksualnie przed ślubem. W noc poślubną dowiadywały się, na czym tak naprawdę małżeństwo polega. W innych utworach, Iwona zaraz pewnie o tym więcej powie, Orzeszkowa opisuje właśnie starania o uzyskanie rozwodu. Natomiast to się ucina, prawda? W pewnym momencie Orzeszkowa zaczyna pisać nad Niemnem Meira Izofowicza, wielkie pozytywistyczne powieści i zawsze mnie frapuje to, że w opracowaniach o tym się mówi, że ona dorosła, prawda? Że właśnie to jest ta dojrzała Orzeszkowa, która przestała tracić czas i talent na pisanie o sobie, a zaczęła pisać o sprawach ważnych dla narodu. No wydaje mi się, że to właśnie bardziej mogło być skomplikowane. Powiesz, jak to wyglądało ze strony Orzeszkowej. W moim odczuciu ze strony Konopnickiej to była trochę gra z rynkiem literackim. Moim zdaniem geniusz Konopnicki poza geniuszem wersyfikacyjnym, poetyckim, polegał też na takim niesłychanym wyczuciu potrzeby odbiorcy, potrzeby rynku i zdolności do odpowiedzenia na to zapotrzebowanie. A jak było w przypadku Orzeszkowej? Kiedy Orzeszkowa stała się Orzeszkową? Mnie się wydaje, że ja jeszcze raz podkreślę, że Konopnicka, ponieważ nie miała pieniędzy, prawda, ona musiała mieć podwójne wyczucie tego rynku. Jakby takie podwójne wyczucie czytelnika. Natomiast Orzeszkowa, mając pieniądze na życie, nie pisała dla zarobku. Ona oczywiście bardzo lubiła honoraria. Broń Boże, nie publikowała niczego za darmo, wykłócała się o te honoraria, ale mogła pisać to, co chciała. I teraz ja się też tak zastanawiam, dlaczego te wszystkie utwory z lat drugiej połowy lat 60. i lat 70. do mniej więcej właśnie Meira Izofowicza, one właściwie potem nie mają śladu. Przez długi czas Orzeszkowa
jest już Elizą Orzeszkową. Wraca do biografii w swojej twórczości dopiero pod koniec życia. Jak gdyby tak zatacza koło. Ja tak podejrzewam, że ona porzuca swoje zainteresowania no, biografią, prawda, która tak czy inaczej zawsze musi dać o sobie znać w utworze literackim. Przede wszystkim dlatego, że jest niesłychanie ambitną osobą i ma też no, ogromne kłopoty osobiste. Ona, proszę Państwa, w Grodnie, gdzie całe życie mieszkała, no, była nazywana skandalistką, była nazywana Żydówką. Była, no, co tu dużo mówić, przez 30 lat kochanką żonatego mężczyzny, prawda? Nie epatowała tym, ale się nie wstydziła tego. I sposób wyrwania się z takiego małomiasteczkowego otoczenia dla osoby, która jest niesłychanie umysłowo rozbudzona i tęskni za tym, żeby mieć innych partnerów do rozmowy, innych sąsiadów, to można było to robić właśnie wcielając się w jakąś rolę, która będzie rolą ponad. No, Orzeszkowa chciała się przenieść do Warszawy, ale ja myślę, że głównie właśnie ze względu na swojego partnera, na Stanisława Nachorskiego, który no, był bardzo zgrodnym związany, tego nie zrobiła. I właśnie od końca lat 70. Zaczyna pisać powieści społeczne. To są powieści, które chwytają wszystkie najbardziej lotne problemy, które wówczas się, no, tak jak na przykład sprawa Żydów, sprawa kobiet, prawda, sprawa tego, że szlachta, która przestała być szlachtą, nie ma właściwie sposobu na to, żeby przeżyć i żeby zarabiać. Doszła do apogeum w latach 80., kiedy napisała Nad Niemnem, to była już epopeja narodowa. Ale ja tak myślę, że cały czas Orzeszkowa jeszcze jakoś tęskni za tą pierwszą swoją fazą twórczości. Ona też, proszę Państwa, ja jeszcze raz chciałam to podkreślić, nie była tylko powieściopisarką i nowelistką, ale ona też była publicystką, bo Konopnicka była bardziej krytykiem literackim, natomiast Orzeszkowa miała werwę takiego prawdziwego działacza społecznego i polityka. Ona miała taką właśnie osobowość, która nie może przejść obojętnie obok żadnego zdarzenia, żadnego kłopotu. I być może też dlatego ten jej zwrot powieściowy był tak łatwy. Chociaż wydaje mi się, że potem no, okazał się trochę też kłopotem, właśnie tą rolą, z której trzeba się. Tak, może byśmy właśnie opowiedziały trochę o tym, co się kryje w szczelinach tych pomników. W przypadku Konopnickiej nie można na pewno jakby chronologicznie wydzielić, prawda, oddzielić jakby etapów, kiedy Konopnicka jest wieszczką narodową, a kiedy jest sobą czy kimś jeszcze innym. U niej to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo związane, bo w czasie tych 20 lat podróży ona przecież nieustannie zarabia pisaniem tych patriotycznych utworów. Nadsyła je do krajowych pism, pisząc, jak to tęskni za ojczyzną, prawda? Chociaż w każdej chwili mogłaby do tej ojczyzny wrócić, gdyby tego chciała. Wchodzi w taką rolę właśnie romantycznego poety na emigracji. Zarabia cały czas, jakby utrzymuje się cały czas właśnie z tych pieniędzy, które przychodzą z kraju. Żyje bardzo biednie, to też nie można sobie tego wyobrażać jako luksusowych podróży. Ona zawsze jeździ trzecią klasą, te podróże pociągiem zajmują często tygodnie dosłownie, żeby przejechać z jednego miejsca na drugie. Wynajmuje bardzo tanie mieszkania, w których nie ma żadnej usługi
Dzisiaj posiadanie służącej wydaje nam się szczytem luksusu, natomiast w wieku XIX, jeżeli kobieta nie miała żadnej pomocy, no to znaczyło, że musiała nosić sama wodę, węgiel, prać ręcznie w bali, prawda, gotować od zera posiłki na prymusie i tak dalej. To była ciężka fizyczna harówka, na którą Konopnicka mimo wszystko się decydowała, chociaż mogłaby żyć w dużo lepszych warunkach w kraju, natomiast to bycie w podróży było dla niej istotniejsze. Są w listach Konopnickiej do dzieci, które miałam przyjemność opublikować, przejmujące całkiem opowieści o tym, jak Konopnicka czeka na pieniądze z kraju po to, żeby móc zjeść obiad, tak? Nie je obiadu przez ileś dni, albo dopiero kiedy ten przelew przyjdzie, tak trochę z życia dzisiejszych prekariuszy, takie czekanie na przelew. Czeka na przelew i jak on przychodzi, to idzie wykupywać z lombardu pierścionek, bo jedyny pierścionek, który ma, zastawia w lombardzie, żeby nie umrzeć z głodu w trakcie tych podróży. Więc ona jednocześnie wyrywa, prawda, tę wolność, która polega dla niej przede wszystkim na kontakcie ze sztuką. Konopnicka była bardzo, bardzo wrażliwa na sztukę i jej ulubionym okresem w historii sztuki był okres jeszcze przed twórczością Rafaela. To jest dokładnie ta prerafaelicka sztuka włoska, która jednocześnie fascynuje grupę nowoczesnych malarzy, którzy się nazwali w Wielkiej Brytanii prerafaelitami pod koniec XIX, na początku XX wieku. Konopnicka, chociaż jest przedstawicielką wcześniejszego pokolenia, też najbardziej docenia sztukę Trecenta, Quattrocenta włoskiego. Stąd jej podróże najczęściej mają właśnie Włochy za cel. Jest też zawsze pod ogromnym wrażeniem natury południa. Bardzo wiele jej takich najbardziej osobistych liryków jest poświęconych morzu. I te morskie metafory bardzo często u niej uruchamiają najbardziej takie intymne wyznania. I ona o tym pisze. Pisze ekfrazy, czyli wiersze na temat dzieł sztuki. Wiersze również na temat właśnie włoskich krajobrazów, zebrane w tomie Italia. Tylko że ten tom jest niedoceniany. Tak? To są wiersze, które są traktowane jako coś, co ona napisała dla własnego kaprysu. Jeden z krytyków napisał, że nie, jak mogłabym to sparafrazować, nie za to pani płacimy, prawda? Napisał, że polskiej publiczności nie stać na takie globtroterstwo poetyckie. Jak już pani płacimy za wiersze, to prosimy, prawda, żeby pani dostarczała to, co nam jest potrzebne, a potrzebne nam są patriotyczne, społeczne utwory. Więc Konopnicka jakby jednocześnie żyje właśnie w tym własnym pokoju, powiedzmy za Virginią Woolf, tak, gdzieś we Florencji, czy w Rzymie, czy w Nicei, pisze utwory na temat rzeczy, które ją inspirują, interesują, pisze to, co chce pisać, czego napisania czuje potrzebę i odbębnia te patriotyczne obowiązki. Takim kluczowym momentem, w którym jakby Konopnicka zrozumiała, że już nie ma odwrotu od tej roli narodowej wieszczki, był oczywiście jubileusz w 1902 i prezent od narodu, który Konopnicka dostała w 1903, czyli dworek w Żarnowcu. Nie wiem, czy mieli państwo okazję zwiedzić, jest tam teraz Muzeum Konopnickiej, Żarnowiec pod Krosnem, południowej części kraju, wówczas w Galicji. Konopnicka nienawidziła tego miejsca. Pan dyrektor Żarnowca zawsze bardzo jest zły, kiedy ja o tym opowiadam, ale trudno to ukryć, bo w wielu listach Konopnicka pisze o swoim niepokoju związanym z tym, że to jest głęboka prowincja, że tam jest bardzo kiepski dojazd, że zimą ona jest tam zupełnie odcięta od świata, że się po prostu boi być tam sama, boi się, że nie zostanie jej udzielona pomoc. Konopnicka ma już wówczas 60 ponad lat. Nie lubi też Żarnowca, w którym wszędzie są porozkładane te różne prezenty od narodu, które ona dostała z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej. Ten Żarnowiec cały czas jej przypomina o tej jej symbolicznej roli, bo fantastycznie dostać taki prezent, prawda, od polskiej społeczności, ale z drugiej strony ten prezent jest właśnie po to, żeby ona nie jeździła po Europie, tylko była nasza i dla nas, cała nasza, prawda? Więc to jest rzeczywiście taki materialny wymiar tej klatki, w której polska publiczność literacka
Konopnicką no, w sposób ostatecznie udany uwięziła. Tak. Jaką rolę odgrywała Eliza Orzeszkowa w darze tym narodowym? No, ona była chyba właśnie tym jednym z tych, którzy za pomocą których udało się na wędkę złapać Konopnicką. Oczywiście jeszcze się cofnę do 1891 roku, wtedy był pierwszy jubileusz Orzeszkowej i był zbierany fundusz dla Orzeszkowej, fundusz jubileuszowy. Ona tam miała przeznaczyć na jakiś cel społeczny czy dla siebie. Postanowiła zrobić taki fundusz, który pomagałby kobietom debiutującym, chcącym pisać bądź się uczyć, dawać stypendia właśnie. Ten fundusz został złożony w banku, tam miał procentować. No i w 1895 bodajże piątym roku, wiedząc, że Maria Konopnicka ma takie straszne kłopoty i że no po prostu bieduje, postanowiła Orzeszkowa, że stała suma 150 rubli rocznie, to była wtedy duża suma, zostanie przeznaczona dla Marii Konopnickiej, będzie jej przekazywana jako właśnie no, najzdolniejszej polskiej poetce. No i nie dość na tym, bo właśnie w 1901 roku już, przed jubileuszem Konopnickiej, zwrócono się do Orzeszkowej, żeby jako osoba no, bardzo taka zdolna w organizowaniu społeczeństwa, w różnych inicjatywach społecznych, przeprowadziła akcję składkową na terenach Kresów Północno-Wschodnich, aby pozbierać jak najwięcej pieniędzy na tak zwany dar jubileuszowy dla Konopnickiej. Na początku to ten dar no, nie wiadomo czym miał być, miały to być pieniądze, potem ten pomysł właśnie dworku już się konkretyzował i Orzeszkowej się, proszę Państwa, uwaga, udało zebrać 2/3 tej sumy. 2/3 tej sumy ona pisała listy do ludzi znanych bądź nieznanych, ale nazwisko Orzeszkowa działało jak magia. Ludzie nawet, którzy nie mieli za bardzo możliwości zbierać tych pieniędzy wśród swoich sąsiadów albo sami nie mieli jak składkować. No Orzeszkowej się gęsto tłumaczyli w listach, że przepraszam, że przesyłam tylko 10 rubli, ale coś tam, coś tam. I to był, tak jak Państwo wiedzą, te wszelkie składki społeczne, one były ścigane i karane przez żandarmerię rosyjską. Wtedy to trzeba było robić cichaczem, więc robiono to jako łańcuszek, prawda, taki donatorski. Sąsiad sąsiadowi przesyłał listę składkową, się wpisywano imiennie. Niektórzy bardzo chcieli tam widnieć, więc nawet ci biedni tam 1 bądź 5 rubli wpisywali. No ale właśnie udało się zebrać, w ogóle się udało zebrać chyba ponad 20 tysięcy koron, a Orzeszkowa właśnie zebrała 2/3 tej sumy. I potem chyba były, jak były pertraktacje z Marią Konopnicką, to Orzeszkowa się tak włączała w korespondowanie z przewodniczącą Komitetu Jubileuszowego Lwowskiego i z Konopnicką, czy ona rzeczywiście chce ten dworek, czy nie chce tego dworku, bo były, no, Konopnicka się broniła strasznie. To aż przykro, proszę Państwa, czytać tą korespondencję, bo ten dar, no, ten dworek to miał być taki autentyczny dar od narodu, za pieniądze narodu, właśnie tak jak Lena powiedziała, przytrzymajmy Marię w kraju. I się okazało, że to było wielkie, wielkie nieporozumienie. No, Konopnicka zgodziła się ostatecznie na przyjęcie tego dworku, bo wiedziała, że alternatywą jest zamieszkanie z dziećmi. Jej syn Jan uważał, że właśnie też już dosyć tego i że no nie może tak być, prawda, żeby już starzejąca się matka, którą ogromnie kochał i szanował także jako w tej jej roli społecznej, prawda? Tak mi się wydaje. Chciał zaoferować jej właśnie mieszkanie u siebie. I dla Konopnickiej wizja mieszkania z rodziną, wtedy jeszcze żył Jarosław też tam został przez syna
sprowadzony. To był ten syn, który też organizował zjazdy rodzinne. W broszurze, którą widziałam do wystawy, która jest tutaj w bibliotece, jest zdjęcie właśnie z jednego z takich zjazdów, gdzie wszyscy siedzą przy stole, wydają się bardzo zadowoleni, a Konopnicka stoi w drzwiach z taką marsową miną, która mówi wszystko. Więc wydaje mi się, że ona była, to był taki moment, kiedy była rozerwana między te dwie równie opresyjne wizje, prawda? Czy dać się złapać przez naród i w roli wieszczki narodowej, czy przez rodzinę i zostać właśnie wtłoczoną w tę rodzinną z kolei rolę, tak? A Konopnicka, kiedy wyjeżdżała z Warszawy pod koniec lat 80. i rozpoczęła ten 20-letni okres podróży, to przede wszystkim mówiłam o tym, że uciekała od swojej roli, ale de facto takim impulsem do wyjazdu były właśnie problemy rodzinne. I chociaż Konopnicką też w związku z tym, że pisała utwory dla dzieci, więc chętnie widzimy w takiej roli, prawda, mateczki i dobrej pani, żeby zacytować Orzeszkową, to miała bardzo konfliktowe relacje ze swoimi dziećmi, zwłaszcza z córkami. I chociaż oczywiście była za nie i finansowo odpowiedzialna i na różne sposoby wspierała także edukacyjne wybory swoich dzieci, prowadząc w dorosłość w tych bardzo trudnych czasach, tak, druga połowa XIX wieku. W Królestwie Polskim to jest okres niesłychanego bezrobocia i tak zwanej przez badaczy nadprodukcji inteligencji, gdzie, tak jak Iwona powiedziała, no szlachta po 64 roku traci majątki, jest uwłaszczenie chłopów, wszyscy nagle znajdują się w mieście szukając pracy, której nie ma, więc dzieci Konopnickiej nie miały z tym łatwo. Konopnicka rzadko uciekała się do takiego szantażowania swoją pozycją albo wykorzystywania jej, ale w przypadku dzieci rzeczywiście to robiła, starając się o posady na przykład dla synów, albo jeśli chodzi o córki, wręcz przeciwnie. Tutaj mam na myśli córkę, która chciała zostać aktorką i która ostatecznie została aktorką i została doskonałą aktorką, jedną z ważniejszych kobiet aktorek w modernistycznym krakowskim teatrze. Natomiast na początku Konopnicka była bardzo przeciwna temu wyborowi i pisała do dyrektorów teatrów, że jeżeli zatrudnią Laurę, jej córkę, to będą mieli ją na sumieniu, bo ona na pewno będzie miała wtedy zawał serca i to będzie ich wina, że wielka poetka umarła w kwiecie wieku. I Laura rzeczywiście przez długi czas się błąkała po bardzo prowincjonalnych albo wręcz amatorskich scenach, bo mamusia tutaj blokowała możliwość kariery. Jak się uśmiecham, patrzę na moją mamę, ja też chciałam kiedyś zostać aktorką, więc myślę, że brzmi to znajomo. Ale jestem wdzięczna, że jednak nie. Cieszę się, że ale robię to. Trzeba podkreślić, że Laura córka Konopnickiej była utalentowaną aktorką, tylko właśnie ta mama jej przeszkadzała w tym, żeby... Tak, była utalentowaną aktorką, ale Konopnicka nie mogła nic o tym wiedzieć, bo to była moim zdaniem różnica pokoleniowa, która się przeniosła dodatkowo na różnicę kulturową. Teatr w XIX wieku, teatr dla pozytywistów. Nie wiem, czy pamiętają państwo takie powieści, z powieści XIX-wiecznych, na przykład w Lalce, co to znaczy pójść do teatru. To znaczy pójść, jeśli jest się kobietą, pokazać się w nowej sukni. Panowie, prawda, rozmawiają, wypatrują kobiet, prawda, plotkują. Teatr był miejscem spędzania czasu. Można było przyjść w połowie spektaklu, wyjść po 10 minutach. To było miejsce, w którym tak naprawdę umawiano się na rozmowy biznesowe, na flirtowanie. I status aktorki w tego typu teatrze nie był daleki od statusu prostytutki, prawda? Aktorki to były po prostu dziewczyny, bardzo ubogie dziewczyny, które pokazywały się na scenie w zbyt obcisłych kostiumach, żeby ich reputacja nie mogła na tym ucierpieć i często zresztą były utrzymankami i widzowie przychodzili często na spektakl po to, żeby właśnie zaobserwować jakieś nowe możliwe, prawda, ofiary. Z kolei dla Laury, która jest już przedstawicielką modernistycznego pokolenia, teatr to jest ten teatr po wielkiej reformie teatru. To już jest teatr
a la Wyspiański, prawda? Teatr, który już jest widowiskiem artystycznym, w którym również tekst odgrywa niesłychanie istotną na nowo rolę. To już nie są burleski, to już nie są komedyjki, to są znowu jak w romantyzmie, prawda, najważniejsze tematy i pojawia się zupełnie nowa pozycja aktora, też nowy styl gry aktorskiej, nie popisywanie się, tylko wczuwanie, prawda? To jest ten sam moment, w którym Stanisławski pisze o tej teorii czwartej ściany, prawda? Że aktorzy mają grać tak jakby właśnie nie było publiczności, prawda? Tak jakby no, znajdowali się w rzeczywistej, życiowej sytuacji. Pojawia się ten styl wczuwania się psychologicznego, rozumienia postaci. I Laura była rzeczywiście modernistyczną aktorką i jej mama, czyli Maria Konopnicka, zrozumiała to po jakimś czasie i pogodziła się z taką drogą swojej córki, no, czego nie można powiedzieć o jej kontaktach z tą najgorszą wyrodną córką, Heleną, z którą to problemy właśnie były powodem wyjazdu Konopnickiej z kraju. Helena w epoce została zdiagnozowana jako histeryczka, jako osoba chora psychicznie. Po tylu latach trudno ocenić, czy rzeczywiście była chora, czy po prostu użyto tej etykiety histeria, jak to było bardzo często z kobietami w tamtym okresie, które jakoś nie mieściły się, prawda, w stereotypowej, konwencjonalnej społecznej roli. Helena była podobno przepiękna, była też osobą dosyć swobodnie dysponującą swoją seksualnością, jeżeli mogę w ten sposób to nazwać. Między innymi zaszła w ciążę, nie będąc mężatką, ale także urządzała sceny matce, przynosiła wstyd po pierwsze Konopnickiej, która w tamtym okresie, czyli w latach 80., tak jak powiedziałam, już ma status wielkiej poetki. Wszyscy wiedzą, kim jest Konopnicka, a XIX wiek to jest epoka, proszę Państwa, kiedy to, co my dzisiaj nazywamy prasą bulwarową, prawda, czy tabloidami, rodzi się. I wszystkie te skandale były na bieżąco przez prasę codzienną opisywane, że pan na przykład Helena Konopnicka wyniosła z domu, w którym pracowała, miała pracować jako nauczycielka, kryształowy żyrandol. dziewczyna rzeczywiście została potraktowana jako kleptomanka, kradła, zdarzało jej się kraść. Zdarzyło jej się także usiłować popełnić samobójstwo, co również w Kurierze Warszawskim było na bieżąco relacjonowane. Innego dnia wpadła do matki z rewolwerem, grożąc matce, że ją zabije. No nie brzmi to wszystko, prawda, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie dla Konopnickiej, ale kiedy pisałam swoją książkę, zastanawiałam się, jak to wyglądało od strony córki, prawda, czy ona rzeczywiście była chora, czy ona rzeczywiście była histeryczką i kleptomanką, czy to były takie właśnie bardzo radykalne próby zwrócenia uwagi matki na siebie, prawda, i próby jakby odzyskania jej miłości czy pomocy. Z tą historią z samobójstwem chyba była też taka anegdota odnośnie tego, że Helena zostawiła list. Tak, przez matkę. Tak, gdzie podkreśliła, że matka jej kazała zażyć strychninę. Coś takiego chyba było. Tak. Konopnicka nie ma zupełnie wsparcia w mężu, jeśli o to chodzi. Mąż jest na wsi, w ogóle się nie interesuje, to ona jest ciągana po sądach, to jej jakby imię, nazwisko, prawda, pojawia się w prasie. Helena jest aresztowana wielokrotnie, jest też sądzona. Ja przed chwilą powiedziałam, w taki bardzo negatywny sposób to ujęłam, że została potraktowana jak histeryczka i to rzeczywiście jest bardzo krzywdząca etykieta. Natomiast dla Heleny to było szczęście w nieszczęściu, gdyż gdyby nie została osądzona jako uznana za osobę chorą psychicznie, to by została jako kryminalistka zesłana, prawda, na Syberię. A tak to trafiła po prostu do domu psychiatrycznego jednego, potem drugiego, potem trzeciego. Konopnicka w swoich listach do dzieci dosyć na bieżąco narzeka na problemy z finansowaniem tych pobytów Heleny w kolejnych instytucjach, także na problemy związane z utrzymaniem dziecka
o którym zawsze pisze to dziecko, które też jakoś znika w pewnym momencie z tej korespondencji. Nie wiadomo, co się z nim stało, czy umarło, czy ktoś je adoptował, czy co się z tym dzieckiem Heleny stało, ani co się stało z samą Heleną, bo jak ja wydawałam listy Konopnickiej do dzieci, to ostatni list, w którym wzmianka o Helenie się pojawia, to rok 1903, po którym no nie wiadomo, czy ta dziewczyna zmarła, czy po prostu Konopnicka przestała o niej pisać z jakiegoś powodu. I co jest interesujące, to, że jakby ta historia z Heleną uruchamia w przypadku Konopnickiej nowe tematy i nowe formy artystyczne. Chociaż ona odrzuca Helenę jakby w przestrzeni biografii, prawda, jako córkę, zupełnie ją odsuwając od siebie, to dokładnie w czasie tych największych napięć z Heleną Konopnicka otwiera się po pierwsze na formę prozatorską, zaczyna pisać nie tylko poezję, ale także prozę i w tych pisanych wówczas od tamtego czasu, czyli od końca lat 80. nowelach zaczyna umieszczać bardzo kobiece tematy. Tematy, które są niesłychanie feministyczne, niesłychanie nowoczesne, bardzo, bardzo kobiece, które poświęcone są właśnie problemowi kobiecego szaleństwa, konfliktowym relacjom matek z córkami i odwrotnie, kondycji wdowy, nieszczęśliwych małżeństw, niespełnienia seksualnego i tak dalej. I co ciekawe, ta forma nowel, zdaniem jakby wszystkich historyków literatury, pod którym także się podpisuje, narodziła się z reportaży Konopnickiej, a te reportaże były pisane z więzień warszawskich. Dlaczego Konopnicka jest w więzieniach? No oczywiście z jednej strony dlatego, że się udziela w różnych organizacjach dobroczynnych i że w ogóle było w dobrym tonie, żeby kobiety z towarzystwa, prawda, czasami odwiedzały maluczkich i niosły wsparcie duchowe, ale przecież także dlatego, że tam jest jej córka, prawda, że tego typu miejsca stały się po prostu miejscem pobytu jej córki Heleny. Więc ten splot tego, co kobiece i tego, co właśnie tej opresji kobiecości, bym powiedziała, tak? Takich właśnie momentów, w których bycie kobietą w wieku XIX jest bardzo, bardzo trudne, o których Konopnicka nie mogła mówić głośno, nie mogła o nich pisać poezji, które były także jej doświadczeniami, one się pojawiają właśnie w jej prozie. I ta proza oczywiście w epoce też jest traktowana marginalnie, dużo mniej doceniana. Nawet po dziś dzień wydaje mi się bardzo się ciężko przebić z informacją o tym, jak interesująca i nowoczesna jest ta nowelistyka. Pamiętamy naszą Szkapę, prawda, Mędla Gdańskiego, a nie pamiętamy, i tutaj oczywiście przypomnę, gdyby państwo chcieli się po naszym spotkaniu udać do biblioteki i poszukać tych utworów, to najlepiej takim kluczem imion kobiecych. Wszystkie te utwory, o których mówię, zawsze właśnie noszą taki tytuł Anusia, Banasiowa, Urbanowa, Józefowa, Krysta. Krysta jest zwłaszcza szczególnie interesująca, bo mówi o takim dopiero wydawałoby się współcześnie odkrytym fenomenie jak depresja poporodowa. To jest o kobiecie, która rodzi dziecko, którym nie potrafi się zajmować i jest pogrążona w głębokiej depresji, bo dziecko ma nie ze swoim ukochanym, tylko z innym mężczyzną, ale nie będę zdradzać zakończenia. W każdym razie wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli nie tylko w przestrzeni jej fascynującej biografii, ale także w tym, co Konopnicka pisała, szukać czegoś poza wieszczką narodową, poza rotą, poza krasnoludkami, prawda? To ja bym bardzo zachęcała, żeby przypomnieć sobie o tych nowelach i pamiętać o tym autobiograficznym wymiarze. I tutaj wracamy do autobiografii i może to jest ten moment, w którym byś, Iwono, powiedziała z kolei, jak Orzeszkowa wraca do autobiografii pod koniec życia, bo zapowiedziałaś ten wątek. Tak, no może dobrze, że Orzeszkowa nie miała dzieci, bo tutaj ja, no rzeczywiście Konopnicka, jeżeli chodzi o te komplikacje biograficzne, ona wygrywa zdecydowanie i może dlatego napisała te świetne nowele. Moją ulubioną jest Panna Florentyna. O, tak. Właśnie o matce i córce. O matce i córce. Polecam Państwu tą nowelę. Ona nie tylko jest nowoczesna, ale no po prostu to jest arcydzieło.
Ja nie czytałam tak dobrego opowiadania z tego czasu i na ten temat nigdy, szczerze mówiąc. Proszę Państwa, ten powrót Orzeszkowej do autobiografistyki, on się odbył prawdopodobnie dlatego, że Orzeszkowa zaczęła, no już jako ta pisarka narodowa, przygnieciona wieloma rolami i tą swoją działalnością społeczną, zwyczajnie troszkę chyba nie nadążać. Ona miała wielki taki pik talentu i pik tej popularności oraz dobrego samopoczucia w latach 80., kiedy właśnie pisze swoje arcydzieła. To są te powieści wiejskie, Dziurdziowie, Cham, to jest epopeja nad Niemnem. I potem przychodzą już te chudsze lata 90. i następuje no, ten okropny rok 96. Umiera Stanisław Nachorski, drugi mąż Orzeszkowej. Oni się pobrali półtora roku wcześniej i no zdążyli być małżeństwem niedługo na kocią łapę, tak jak powiedziałam, żyli prawie 30 lat i Orzeszkowa się załamała zwyczajnie. Miała załamanie ciężkie, które trwało no, dzięki przyjaciołom, no jakoś wyciągającym ją, okrążającym stale za zabawiającym rozmową. Wtedy po kolei po prostu wyznaczano sobie dyżury godzinowe przy boku Orzeszkowej i jakoś się udało ją po prostu wyciągnąć znowu do ludzi, ale ona już pisze inaczej, prawda? Już zaczyna na przykład prowadzić w 1897 roku swój taki dzienniczek szyfrowany, który nie jest oczywiście przeznaczony do druku, a jest, uwaga, związany z tym, że ona jako 50-kilkuletnia kobieta zakochuje się w no, połowę młodszym mężczyźnie. To był oficer, Polak oczywiście, on służył w carskim wojsku, bywał w domu Orzeszkowej, był jednym z jej przyjaciół, był też takim działaczem społecznym, o ile to było możliwe w ówczesnym Grodnie. I Orzeszkowa autentycznie naprawdę się zakochała. To dziwne, bo z tego dzienniczka rzeczywiście wygląda, że ona miała na coś nadzieję. To było też o tyle dziwne, że ona wiedziała, że ten jej cichy ukochany ma narzeczoną. Dla mnie to jest, proszę Państwa, zdumiewające, że ale mnie się właśnie wydaje, że to był pewien taki właśnie moment po śmierci męża i coś, co jakby pozwoliło trochę jej uruchomić uczucia znowu, prawda, wyjść z tego takiego emocjonalnego plato. To wszystko jest zanotowane właśnie w tym dzienniczku, który jest przejmujący o tyle, że on był po prostu ukryty. To był zeszyt, taki zeszyt w kratkę, w którym były także zanotowane listy zakupów, tam różne próbki przekładu, różne cytaty. Między innymi, między tymi tekstami takimi użytkowymi był przepleciony ten właśnie dzienniczek, szyfrowany o tyle, że ona się, to jest też ciekawe, wstydziła chyba nawet troszkę sama przed sobą pisać o tym swoim uczuciu i po prostu pisze, skracając wyrazy, stawia kropkę, a potem nawet szyfruje imię i nazwisko tego Franciszka Godlewskiego. No, potem, proszę Państwa, w drugiej połowie lat 90. i w początku wieku XX Orzeszkowa też jeszcze oczywiście pisze powieści, ale tutaj uwaga, zaczyna pisać także prozę poetycką, która też no, jest czymś, co mówi przede wszystkim o jej uczuciach, prawda? To już nie są te wielkie rzuty społeczne. A jeszcze chciałabym tutaj no, nawiązać do tego roku 1907, bo mówiłyśmy o tym, że Orzeszkowa tak wsparła Konopnicką właśnie w tym jej jubileuszu.
jubileuszu. W 1907 roku był jubileusz 40-lecia twórczości Orzeszkowej, Wielki Zjazd Kobiet, na który Orzeszkowa nie pojechała, głównie ze względu na to, no też chcę podkreślić, to też bardzo, bardzo symptomatycznie wpłynęło na jej biografię. Ona była chora przez, no, od końca lat 90. Ta choroba jest nazywana anginą pectoris. To są po prostu, to jest zwężenie naczyń wieńcowych. Tak okropne, że serce powiększa się z biegiem czasu do dużych rozmiarów i już w 1904 roku Orzeszkowa, żeby przejść długość pokoju, no musiała się bardzo, bardzo wysilić. Ona, proszę Państwa, jak nawet wyjeżdżała na kurację, to dla niej spacer to był tylko od ławki do ławki, więc na ten zjazd kobiet zorganizowany wielka międzynarodowa trójzaborowa impreza. Na ten zjazd kobiet w 1907 roku nie pojechała, ponieważ no, zwyczajnie się bała, że fizycznie nie da rady. Zresztą lekarze jej zabronili. Miała tam grono zaprzyjaźnionych lekarzy i odpisała, dziękując za te wszystkie uroczystości. No, była wzruszona. No i na czele tego zjazdu stanęła Maria Konopnicka, która jak gdyby przewodziła tej starej ekipie emancypantek, których symbolem, oczywiście pierwsze feministki, Orzeszkowa i Konopnicka. No, ten zjazd też nie był zbyt przyjemny ani dla Konopnickiej, ani dla Orzeszkowej, ponieważ się okazało, że młodsze feministki mają głos i że one lepiej wiedzą, jak powinna żyć kobieta. No, ale tutaj już spuszczę zasłonę na ten zjazd, bo to jednak te jubileusze, proszę Państwa, się niezbyt udają. Jak widać, te takie jubileuszowe spędy, zawsze coś właśnie, tak jak to Lena nazywa, szczeliny. Zawsze one z tych szczelin wychodzą, tam jakieś, prawda, jakieś no, robale, które no, są dla tych właśnie ról, które pełnią, chcąc, nie chcąc, kobiety, nasze bohaterki nieprzyjemne. Ale ja chciałam też podkreślić, że proszę Państwa, jeszcze jeżeli chodzi o tą relację Konopnicka-Orzeszkowa, chciałam bardzo mocno podkreślić, że dziewczyny się bardzo rzadko widywały. Bo tutaj też czasami jest taka legenda, że to były przyjaciółki, które, prawda, jakoś tak były ze sobą blisko. One rzeczywiście były ze sobą blisko, bo korespondowały cały czas, chociaż nie, ta korespondencja nie była zbyt częsta, ale jak się spotykały, to można powiedzieć, że wracały tego samego tematu, który urwały 5 lat wcześniej, kiedy się widziały. Widywały się tak raz na 7-8 lat mniej więcej. Konopnicka przyjeżdżała do Orzeszkowej. Raz tylko Orzeszkowa przyjechała do Szwajcarii, do Konopnickiej, a tak to były takimi właśnie przyjaciółkami bardzo, bardziej korespondencyjnymi, ale nigdy się nie pokłóciły, chyba właśnie dlatego, że nie miały zbytnio okazji. W jednym z listów Orzeszkowa pisze do Konopnickiej, że Konopnicka ma dulębiankę, prawda, i nie potrzebuje drugiej takiej przyjaciółki. Mam wrażenie, że była trochę zazdrosna, bo może wyobrażała sobie, że to partnerstwo intelektualne, o którym mówiłaś na początku, jako takiej głębokiej potrzebie, no a jednocześnie właśnie ta wspólna przeszłość, prawda, bardzo podobne dzieciństwo, bardzo podobne wyzwania, przed jakimi stały jako pisarki, mogłyby sprawić, że zostałyby takimi przyjaciółkami, jakimi były Konopnicka i Dulębianka, prawda, które nie tylko inspirowały się intelektualnie, ale wspierały w życiu codziennym. I ten rys właśnie takiej zazdrości o to, co te dwie panie, malarkę Dulębiankę i poetkę Konopnicką łączyło, jest dla mnie widoczny. Ja chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa o chorobach Konopnickiej, bo Iwona, nie żeby się licytować na choroby, ale wydaje mi się, że no, chyba serce nie urośnie, prawda, tylko pod wpływem psychicznych wydarzeń. Wydaje mi się, że Orzeszkowa cierpiała przede wszystkim somatycznie. Natomiast w przypadku Konopnickiej, co jest taką właśnie bardzo interesującą szczeliną, pozwalającą nam spojrzeć na
cierpienie, ogrom cierpienia i też cenę, jaką Konopnicka zapłaciła za swój niesłychany sukces literacki. Są właśnie jej problemy zdrowotne. Pisałam o tym sporo w swojej książce, gdyż Konopnicka nieustannie w listach narzeka na to, że choruje i to są zawsze te same choroby. To jest zawsze problem z gardłem, krtań, kaszel, taki uporczywy, nieprzechodzący i nie mający żadnego konkretnego powodu i co najważniejsze, okresowe utraty głosu, afonia. I w Żarnowcu znalazłam całą tekę recept, które były wypisywane Konopnickiej. W epoce recepty trochę inaczej funkcjonowały niż dzisiaj. Można było z jedną receptą chodzić przez 10 lat od apteki do apteki, tylko apteki przykładały stempelki, więc tam są właśnie takie recepty realizowane przez wiele lat w wielu różnych krajach, miejscach przez Konopnicką. I to są recepty, które nie są wcale na żadne środki łagodzące jakby organiczne przyczyny chorób krtani, czy gardła, czy zapalenia płuc, czy czegokolwiek, tylko to są w większości środki na choroby nerwowe, zapisywane przez lekarzy od chorób nerwowych. I może to była nadinterpretacja z mojej strony, ale bardzo pociągająca wydawała mi się taka myśl, że jest to właśnie objaw histeryczny, że to jest objaw nerwicowy, psychosomatyczny i że ta utrata głosu przez Konopnicką, bardzo dokuczliwa, prawda, bo ona przecież wielokrotnie musiała występować publicznie, zabierać głos, często wręcz improwizować swoje poezje, skądinąd, o których wiadomo z jej korespondencji, że wcale nie były improwizacjami, tylko się ich uczyła na pamięć wcześniej, żeby udawać, że tak jak wielcy romantycy też potrafi piękny poemat zaimprowizować. I że jakby ta afonia jest po prostu drugą stroną tej wieszczki, że ta osoba, która właśnie jest głosem narodu, przemawia, płaci za to taką cenę, że też ten symptom właśnie ogarnia dokładnie te same struny głosowe. I ta afonia wieszczki narodowej wydała mi się taką pociągającą metaforą, prawda, pokazującą, jak własnym ciałem Konopnicka za tę swoją rolę płaci własnym zdrowiem. Doszłyśmy w tym momencie do takiego punktu, do stwierdzenia, że coś, co wydaje się oczywiste, oczywistym nie jest. Że właściwie często jest tak, że coś, co skryte, co wypieramy, co wydaje nam się, że do nas nie wróci, wraca. I tak widzimy właśnie na przykładzie i Marii Konopnickiej, i Elizy Orzeszkowej, że tak właśnie w tych biografiach się działo. Kręciłyśmy się cały czas wokół historii, to może parę słów powiedzmy, co dzisiaj się współcześnie dzieje wokół Marii Konopnickiej, i Elizy Orzeszkowej. Ja może powiem troszeczkę o tym projekcie, w którym pracuję, bo proszę Państwa, to jest ciekawe bardzo, powiem szczerze, Orzeszkowej młode pokolenie nie czyta, prawda? Ona wypadła teraz z listy lektur tych licealnych, już nad Niemnem w ogóle nie funkcjonuje. A jak tak się rozczytałam przez te wszystkie lata w prozaiczkach drugiej połowy XIX wieku, to muszę powiedzieć, że Orzeszkowa jednak była jedną z najciekawszych pisarek światowych. To bezsprzecznie. I dlaczego tylko, proszę Państwa, Jane Austen mamy czytać, prawda? Dlaczego dziewczyny nie mają na przykład przeczytać Pamiętnika Wacławy, który jest świetnym romansidłem i też świetną powieścią o dojrzewaniu młodej dziewczyny? Dlaczego właśnie tego Pana Graby nie mają przeczytać i tych pierwszych jej powieści, które są bardzo, bardzo takie dziewczyńskie, powiedziałabym bardzo, bardzo kobiece. No i postanowiliśmy trochę tak właśnie rozruszać to czytelnictwo Orzeszkowej i zrobić edycję, nową edycję dzieł wszystkich Elizy Orzeszkowej w takich dwóch ścieżkach. Pierwsza ścieżka jest właśnie przeznaczona dla tych wszystkich, którzy nie lubią sięgać po książki. Będzie to edycja cyfrowa, to znaczy przygotowana online, ale nie w takim... Nie będzie to po prostu czysty PDF, prawda, rzucony na strony, który będzie się przeglądało strona po stronie. Nie, będzie to książka ułożona w taki sposób, że będzie można ją czytać na różne sposoby. Będą tam różne wersje tekstu.
i będzie komentarz krytyczny, będą przypisy, będzie można sobie wyłączyć przypisy, będzie sobie można wyłączyć komentarze, będzie sobie można włączyć te komentarze, będzie sobie można włączyć artykuły wstępne, które jakoś rozjaśniają tym, którzy nie są bliscy XIX wiekowi te teksty. A jednocześnie będzie to też edycja tak zwana krytyczna, naukowa, przeznaczona dla badaczy, z tym, że badacze będą czytać inny widok, a zwykli czytelnicy inny widok. I oczywiście mamy jeszcze też niewielki nakład ten papierowy, który, no tylko 100 egzemplarzy, proszę Państwa, tylko dla bibliotek, no już szkoda, ale niestety donatorzy, czyli ci państwowi donatorzy, czyli ministerstwo nasze, edukacji i nauki na nakłady papierowe już tak bardzo chętnie pieniędzy nie dajemy, nad tym bolejemy, więc to tylko i wyłącznie symbolicznie. No i też druga rzecz właśnie w tym projekcie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Orzeszkowa jest moim zdaniem chyba najwybitniejszą epistolografką drugiej połowy XIX wieku. Ona zostawiła niesłychanie dużo listów, chyba dlatego, że mieszkała w Grodnie właśnie i nikogo nie miała pod bokiem, musiała pisać, żeby się porozumieć w takich najbardziej podstawowych sprawach ze swoimi przyjaciółmi. I zostawiła tych listów ogrom. Zostało wydanych 9 tomów i mniej więcej też drugie tyle będziemy przygotowywać. Już przygotowujemy, także ten projekt idzie dwu albo właśnie nawet trzytorowo, jeżeli wziąć pod uwagę te dwie edycje jako różne ścieżki. Mamy nadzieję, że właśnie troszkę uda się zabezpieczyć w ten sposób dorobek Orzeszkowej, to znaczy go uspółcześnić, prawda, opisać badawczo, opisać troszkę tak kulturowo, zachęcić do tego czytelników, no i powyciągać z archiwów właśnie te autografy epistolarne, prawda, autografy listów, bo to jest, proszę Państwa, korespondencja właściwie jest ze wszystkimi takimi najbardziej znanymi ludźmi epoki, ze wszystkimi, którzy coś znaczyli we wszystkich trzech zaborach. Orzeszkowa korespondowała, znała ich albo osobiście, albo korespondencyjnie, także to jest dla historyków kultury, dla wszystkich, którzy się interesują naszą polską kulturą, to są źródła nie do przecenienia. Także mamy nadzieję, że za 3-4 lata będzie już Orzeszkowej więcej. Może nie tylko nad Niemnem będą chcieli czytelnicy czytać i nie tylko nad Niemnem będą znać, bo chcemy też, żeby właśnie pozycjonowanie w wujku Google tej strony z cyfrową edycją Orzeszkowej było jako takie, żeby było na przykład pierwsze bądź drugie, prawda, na liście. Tak jak mówisz, prawda, jeżeli można nosić koszulkę z Jane Austen czy z Virginią Woolf, to dlaczego nie z Konopnicką albo Orzeszkową? No z oczywistych powodów, tak, dlatego że pisarki zachodnioeuropejskie nie miały tego bagażu obowiązków społecznych i narodowych. I ja zajmowałam się Konopnicką wiele lat temu, jestem w ogóle bardzo wzruszona, że przy okazji Roku Konopnickiej jakby mam okazję i powrócić do Konopnickiej, przemyśleć jakby na nowo różne aspekty jej życia i twórczości, które oczywiście zupełnie inaczej interpretowałam, jak miałam 20 parę lat, a zupełnie inaczej dzisiaj, kiedy bliżej mi do wieku samej Konopnickiej, kiedy stawała się Konopnicką. Ale zasadniczo pracuję w tej chwili nad taką książką komparatystyczną, w której będę interpretowała pisarki z różnych przestrzeni kulturowych w ramach Europy Środkowej, z różnych obszarów literatur słowiańskich, czyli nie tylko polska literatura, ale także ukraińska, czeska, słowacka, słoweńska, serbska i chorwacka. Mam nadzieję, że żadnej nie opuściłam. To są wszystkie te słowiańskie narody, które zamieszkiwały Imperium Austro-Węgier przed 1918 rokiem i wszystkie w XIX wieku mają ruchy narodowe, prawda? Mają tendencje narodowyzwoleńcze, które po 1918 doprowadzają do powstania zresztą bardzo wielu nowych krajów albo takich takich konglomeratów, prawda, jak na przykład Królestwo Jugosławii. Więc w każdym razie, kiedy pracuję nad tym tematem, to dopiero właśnie uwyraźnił mi się tak bardzo silnie ten rys odmienności literatury
tego naszego regionu, od tego, co dzieje się na zachodzie Europy, ale także w Rosji, zwłaszcza jeżeli chodzi o literaturę kobiecą. Kobietom nigdy nie było łatwo, kobiece pisanie zawsze było przełamaniem jakiegoś tabu. Natomiast na tych naszych terenach, w krajach, które nie były niepodległe w wieku XIX, kobiety bardzo szybko zostały obarczone tą rolą matek narodu. W pierwszej połowie XIX wieku pojawia się praktycznie w każdym z krajów, które wymieniłam, takie utożsamienie, czy taka, ja bym powiedziała, no metafora, że to kobieta, Polonia na przykład, prawda? Kobieta jest metaforą kraju. Pamiętacie państwo do Matki Polki, oczywiście Mickiewicza i całą tę matczyno-ojczyźnianą retorykę i metaforykę. I ruchy narodowe w wielu krajach, dokładnie tak jak w Polsce się zdarzyło z Konopnicką, lansują kobiecą twórczość, ale właśnie pod pewnym warunkiem. Lansują tę twórczość, o ile ona jest patriotyczna, narodowa, społecznie zaangażowana. Jeżeli kobiety chcą pisać inaczej, muszą to robić w ukryciu, na własny koszt, po godzinach i czasami właśnie kiedy przedzieramy się przez te tomy utworów Konopnickiej pisanych na zamówienie, to trafiamy na taką perełkę pokazującą nam, jak Konopnicka mogłaby była pisać, gdyby pisała tylko to, co chciała pisać, gdyby mogła pisać mniej, gdyby nie musiała odpowiadać po prostu na społeczne dezyderaty. Natomiast rzeczywiście moje dzisiejsze badania, które mam nadzieję zaowocują w perspektywie dwóch najbliższych lat nową książką, będą pokazywały Konopnicką, Orzeszkową, inne polskie pisarki na tle właśnie zjawiska kobiecego pisarstwa środkowoeuropejskiego z próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie mamy naszej Jane Austen czy Virginia Woolf. Co sprawiło, jakie mechanizmy doprowadziły do tego, że nasze pisarki były nieustannie rozdarte. Były nieustannie rozdarte między tym, kim były, a kim powinny być w imaginarium, w polskim imaginarium narodowym. Właściwie w tej chwili zmierzamy do końca naszego spotkania i tak sumując, padło określenie trudne role kobiet. Trudne role kobiet, kobiety nieoczywiste, nieprzeciętne, są bohaterkami spotkań między wierszami i o takich kobietach będziemy jeszcze mówić w następnych spotkaniach. O jednej z nich już mówiliśmy na pierwszym spotkaniu. Było to spotkanie poświęcone Annie Świrszczyńskiej, którą pozornie możemy uważać za trochę oderwaną jakby literacko. Natomiast Anna Świrszczyńska sama w wywiadach przyznawała się do tego i określała siebie jako kontynuatorkę Marii Konopnickiej. Świrszczyńska więc założyłaby taką koszulkę. Tak, tak, zdecydowanie by taką koszulkę założyła. Także widzimy, jak to wszystko się przenika, jak to wszystko się zazębia i że właściwie nie ma takich rzeczy oderwanych samych z siebie. Także zapraszam państwa na pozostałe spotkania, w których będziemy omawiać kolejne polskie pisarki, ciekawe osoby, pasjonujące, fascynujące. Będziemy odkrywać różne właśnie pęknięcia i różne rzeczy, które wychodzą gdzieś tam z tych pęknięć życiorysów. Nawiążę jeszcze do Żarnowca, o którym, Leno, wspomniałaś. Mamy w Bibliotece Głównej wystawę w tej chwili we współpracy z Muzeum w Żarnowcu. Jest wystawa, którą możecie państwo oglądać jeszcze do końca września. Potem będzie w Bibliotece Dworcowej. Jest to wystawa Życie, dzieło i duch poświęcona Marii Konopnickiej. Wystawa w 180. rocznicę urodzin autorki Roty. Także bardzo serdecznie państwa zapraszam do obejrzenia, od razu do zwiedzenia nowego obiektu Biblioteki Głównej na placu Metziga. I tak właściwie kończąc już nasze spotkanie, dziękując paniom za udział w tym spotkaniu, za cenne wiadomości, które mam nadzieję, że państwa też tutaj uraczyły nasz wieczór literacki. Ja może zakończę słowami
samej Marii Konopnickiej, do których dotarłam dzięki publikacji pani Leny, które wydaje mi się, że wyjątkowo obrazują nasz temat dzisiejszy. Twórczość wielkiego poety, twórczość geniuszu, nie jest otwartą równiną, nad którą jasne słońce każdemu jednakiego dnia użycza. To jest szyb. Szyb głębokiej kopalni, do którego badacz z własną u piersi swoich uczepioną latarką zejść musi i tyle tylko w niej widzi, ile mu to światło od piersi jego bijące pokazać zdoła. Szczęśliwy, jeżeli nie sam, tylko cień swój własny, odbity na ścianach szybu, ogląda. I tak będziemy dalej do takich szybów schodzić z naszymi bohaterkami naszego projektu literackiego Między wierszami, na które bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam już 7 października o godzinie 17. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.